Pani Marszałek, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość uwagi do projektu ustawy. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 26 października 2010 roku uznał, że artykuł 86 ustęp 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest niezgodny z Konstytucją RP. Trybunał uznał, że w ciągu 20 lat transformacji od 1990 roku, kiedy ustalono zasady ubezpieczenia społecznego rolników, na wsi zaszły istotne zmiany strukturalne, że jest grupa rolników, za których państwo nie musi płacić składki zdrowotnej, bo ich dochody pozwalają na samodzielne opłacanie tej składki. Trybunał zaznaczył także w punkcie 11 wyroku, że ze względu na złożoność materii związanej z dochodami rolników należy podjąć intensywne prace wykraczające poza ustawę zdrowotną, której przepisy zostały uznane za niekonstytucyjne. Z tego też powodu Trybunał Konstytucyjny wprowadził wyjątkowo długie vacatio legis wynoszące 15 miesięcy. Dostrzegamy wszyscy, że wieś się różnicuje. Świadczą o tym między innymi od kilku lat dane polskiego FADN. Jednak przekonanie o wysokich dochodach rolników, tej mitycznej mannie z nieba pieniędzy unijnych, jest w znacznej mierze nieprawdziwe, biorąc pod uwagę znacznie niższe dopłaty w Polsce w stosunku do krajów starej Unii Europejskiej, wzrost kosztów produkcji między innymi poprzez wzrost cen paliwa, także drastyczny wzrost podatku rolnego. Może taką determinację, jak w szukaniu pieniędzy w kieszeniach rolników, rząd powinien wykazać w wywalczeniu w Unii Europejskiej równych dopłat na lata 2014-2020, wtedy nie byłoby problemu z dochodami naszych rolników. Rząd, lekceważąc Trybunał Konstytucyjny oraz głosy parlamentu o potrzebie intensywnych prac, zmarnował 14 miesięcy, przedstawiając projekt ustawy tuż przed upływem terminu wyznaczonego przez Trybunał Konstytucyjny. Projekt ustawy, rozesłany do uzgodnień międzyresortowych i do konsultacji społecznych, został przyjęty przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Jednak na Radzie Ministrów wyrzucono do kosza procedowany projekt ustawy i jak królik z kapelusza wyciągnięto całkiem inny projekt, który skierowano do Sejmu już bez konsultacji społecznych. Uniemożliwiono w ten sposób rolnikom i ich organizacjom wykonanie przysługującego im prawa wyrażania opinii do tworzonego prawa. Projekt ustawy, napisany na kolanie, jest wynikiem jakiegoś handlu politycznego w ramach koalicji, a nie logiczną, wypracowaną z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań, propozycją rozwiązań systemowych. Jest de facto kpiną z rolników. Przedstawiony projekt nosi znamiona niekonstytucyjności. Klub Prawa i Sprawiedliwości jest przeciwny, by niekonstytucyjność jednych ustaw eliminować innymi przepisami łamiącymi Konstytucję Rzeczpospolitej. Bo czy dopuszczalne jest pobieranie składki zdrowotnej od domowników, dzieci rolników powyżej 16 roku życia, nie mających żadnych dochodów? Przypomnę, że wielu młodych ludzi pozostaje w gospodarstwach rolnych, pomagając swoim rodzicom i kontynuuje naukę w systemie zaocznym. Ci młodzi ludzie nie tylko z własnej kieszeni opłacają koszty nauki, ale teraz mają być obłożeni składką zdrowotną. To jest nie tylko niekonstytucyjne, ale i niemoralne. Wielu młodych ludzi po szkole nie może znaleźć pracy. Przecież sytuacja na rynku pracy, o czym chyba już wszyscy wiedzą, także z koalicji, szczególnie dla młodych ludzi jest wyjątkowo dramatyczna. Za tych młodych ludzi, którzy zarejestrują się jako bezrobotni, składkę zdrowotną płaci państwo. A ci, którzy wracają do swoich rodziców i z mocy prawa stają się domownikami rolnika i muszą być w ciągu 14 dni zgłoszeni do ubezpieczenia, którzy odciążają de facto rynek pracy, nie tylko nie otrzymują pomocy państwa, tak jak bezrobotni, ale są od razu obłożeni składką zdrowotną. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni takiemu traktowaniu młodych ludzi na wsi. Trybunał Konstytucyjny nakazał dyferencjację, czyli zróżnicowanie rolników w zależności od uzyskiwanych dochodów, a nie od ilości dzieci powyżej 16 roku życia. To jest uderzenie w rodziny wielodzietne. To jest widoczny przykład swoiście rozumianej polityki prorodzinnej Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wysoka Izbo, nie ma także spójności między ustawami, które obecna koalicja przygotowuje dla parlamentu. W ustawie z 2010 roku ustalono, że gospodarstwa dochodowe zdolne do ponoszenia nowych danin publicznych mają powierzchnię powyżej 50 hektarów
i im podniesiono składkę do KRUS. W obecnej ustawie twierdzi się, że już gospodarstwo od 6 hektarów przynosi dochód, po który państwo wyciąga rękę w postaci składki zdrowotnej. Czy w ciągu tych 2 lat tak wzrosły dochody rolników? Szanowni rolnicy, zdaniem rządu jesteście bogaczami. Dlaczego rząd nie rozważył przeznaczenia części podatku rolnego na pokrycie składki zdrowotnej? Oczywiście jednej składki od członków jednej rodziny ubezpieczonych z mocy ustawy pozostających w jednym gospodarstwie. Wysoka Izbo, Klub Prawa i Sprawiedliwości jest za tym, by dalej procedować tę ustawę, ale jesteśmy zdecydowanie przeciwni zgłaszaniu bubli prawnych, nielogicznych, niespójnych, sprzecznych z konstytucją. W zaistniałej sytuacji, by rolnicy nie musieli płacić za opiekę medyczną od 5 lutego, chcemy jednak pracować w komisjach nawet nad tym projektem. Klub Prawa i Sprawiedliwości wnioskuje o skierowanie projektu ustawy także do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, komisji, która ma prawo i obowiązek przedstawić swoje propozycje i przeanalizować zgłoszoną propozycję rządową. Zamierzamy zgłosić poprawki do tekstu ustawy i od ich przyjęcia uzależniamy decyzję o głosowaniu nad tą ustawą. Dziękuję bardzo.